Organizacja FEN po raz kolejny potwierdziła, że jeśli chodzi o poziom sportowy zestawień, to jest on najwyższa półka. Tym razem Paweł Jóźwiak i jego współpracownicy zestawili ze sobą dwa czołowe nazwiska kategorii piórkowej i lekkiej póki co, ale myślę, że obaj niedługo już będą tylko i wyłącznie w tej niższej kategorii wagowej. Mowa oczywiście o Kamilu Łebkowskim i Piotrze Halmanie, którzy spotkają się na gali FEN 13 już za miesiąc i tydzień w Gdyni. Przy mikrofonie Dominik Durniad, a wy usłyszycie dzisiaj właśnie tego pierwszego w kolejnym odcinku Gorącej Linii. Przypominam, że patronem mojej audycji jest firma Manto, www.mantoshop.pl. Zapraszam wszystkich do odwiedzania ich strony i zapraszam też już do wysłuchania mojej rozmowy z Kamilem Bombą Łebkowskim. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ze mną jest jeden z tych gości, o których najbardziej prosiliście w komentarzach, Kamil Bomba Łebkowski. Witam cię serdecznie. No cześć, witam wszystkich, witam ciebie, hej. Cieszysz się, że jesteś jednym z tych zawodników, o którego tak właśnie zabiegano w komentarzach, żeby się pojawił w Gorącej Linii? A nawet nie wiedziałem, ale bardzo się cieszę. To fajna sprawa, że ktoś tam gdzieś mnie zauważa. No bo rzeczywiście trzeba przyznać, że w tych takich innych mediach poza MMA Manią to ciebie za dużo nie ma, bo trudno na ciebie tam trafić, wyjechać na ten koniec świata do Białej Podlaskiej, czy... Chociaż ostatnio byłeś w Warszawie, prawda? W WCA. No, pewien. Ja jeżdżę cały czas tydzień w tydzień pomiędzy Białą Podlaską, a moim rodzinnym miastem Żerominem. I po prostu przejeżdżam przez Warszawę, zazwyczaj tam zajeżdżam aktualnie do WCA, bo tam jest sporo takich chłopaków w mojej wadze. I tak się bujam. Tydzień. To mam nadzieję, że kiedyś uda nam się tak zgrać, że kiedy ja będę w Warszawie, to też zrobimy taki normalny wywiad, ale tymczasem właśnie to chciałbym chwilę o tym WCA, bo widać było, że ostatnio byłeś częściej niż rzadziej i za każdym razem bardzo sobie chwaliłeś te treningi. Mógłbyś coś więcej powiedzieć właśnie o tej współpracy z WCA? Wiesz co, no już od jakiegoś czasu tam złapałem kontakt z Sebastianem Świerkotem, porozmawiałem z trenerem Robertem Joczem. I obydwaj się zgodzili, żebym przyjeżdżał. Tam jest fajna paczka zawodników, chłopaki tacy jak Armi Szamajew, Anzor Azijew, aktualnie też Kuba Kowalewicz, no i wielu innych w mojej wadze. Więc no, co mi pozostaje? Jeżeli mogę, no to jeżdżę, a mam czas. Akurat właśnie w ten dzień jeżdżę, no to aż głupio by było nie pojechać. Skoro jesteś w regularnym treningu, to można mniemać, że się do czegoś przygotowujesz i chciałbym porozmawiać o tym, do czego, no bo z tego co wiem, to 7 maja wygasł twój kontrakt z WSO, tak? Tak, wygasł mój kontrakt, ale przedłużyłem go na zasadzie takiego już przedłużenia od następnej walki. Następną walkę na walkę o pas tej organizacji. Tak mnie trochę kiwali z tą walką, więc przekładali. No ale nie ma tego złego, bo zezwolili mi na jakąś walkę tutaj, czy w Polsce, czy gdzieś ogólnie w Europie. Jeżeli jakoś tam znajdę sobie walkę, to też mogę wziąć. No i fajnie teraz wypaliło, bo podejrzewam, że dopiero na jesieni będę się bił na WSOF, a już w sierpniu będę się bił tutaj u nas w Polsce. Nareszcie na rodzinnym podwórku będę mógł zawalczyć przed swoimi kibicami i to tak. To czekaj, bo teraz dwie ważne sprawy wyszły. Po pierwsze, co to znaczy, że przedłużyłeś sobie tam kontrakt z możliwością walki o pas, czyli przedłużyłeś sobie na jedną walkę i oto będzie pojedynek o pas mistrzowski World Series of Fighting? To jest na tej zasadzie, że jeżeli zdobędę pas, to mam tam kontrakt na rok w WSOF. Aha. A jeżeli nie zdobędę tam na kilka miesięcy, no to tak jakoś w ten sposób jest ten kontrakt skonstruowany. A walka w Polsce, no to związałem się tak chwilowo z Fenem, Fight Exclusive Night i tam 13 sierpnia na walce. 13 sierpnia na Fenie? Dokładnie. To brzmi całkiem ciekawie, bo właśnie dzisiaj pojawiły się bilety na FEN, na których między innymi jest Piotr Halman, który od jakiegoś czasu zapowiada przejście do kategorii piórkowej. Czy zatem mielibyśmy się spodziewać takiego hitowego starcia na szczycie kategorii piórkowej w Polsce, Halman kontra Łebkowski? No idealnie trafiłeś, pewnie. No coś pięknego, to jestem... Ojej, ale miło w ogóle, bardzo, bardzo się cieszę, że ta informacja pada tutaj, bo no to jest świetna walka. Też się cieszę, bo no, tak jak mówisz, idealna walka. No myślę, że czy dla mnie, czy dla Piotrka. Taka, która da nam dużego kopa takiego po zwycięstwie. Jednemu i drugiemu, no ale niestety, no Piotrek, przegrasz. Długo trwały negocjacje z Fenem a propos tej walki? Jest to takie dogrywanie rzeczy. Ja musiałem tam z WSOF to dogadać.
No tak ogólnie, jak wy wyszli z propozycją walki z Hallmanem, to od razu się zgodziliśmy z Grochem, bo no bo tak jak mówimy, no to świetna walka, świetny krok dla nas, a no co, no co tu więcej robić? No trzeba brać walki, a nie siedzieć na tyłku. No tak, tylko pytanie, jak wygląda... Wiemy, że Fenn stara się zabezpieczać od jakiegoś czasu swoje kontrakty, żeby właśnie, żeby zawodnicy nie uciekali gdzie indziej poza UFC, no to rozumiem, że w przypadku ciebie, który masz właśnie kontrakt z World Series of Fighting, ta umowa jest taką specyficzną umową, która pozwala ci walczyć tu i tu, ale pewnie już nigdzie indziej w Polsce poza Fennem nie. No nie, wiesz, zresztą ja też tak się nie rwę, żeby tutaj gdzieś walczyć aż za dużo. Tak, to nie staram się do tego podejść. No i z Fennem tak się udaje nam dogadywać, że no oni wiedzą, o co chodzi. Ja chcę zrobić u nich fajną walkę i no tak się porozumieliśmy. Ale to jest umowa... Inaczej, to ta umowa pozwala ci na walki wyłącznie poza organizacją właśnie dla World Series of Fighting i ewentualnie UFC potem, czy za granicą masz otwarte pole, gdzie ty decydujesz o sobie? Wiesz, to jeszcze dokładnego kontraktu nie dostałem, bo na razie to jest takie, wiesz, dogadaliśmy się, ale myślę, że tak, że przede wszystkim związujemy się chyba na jedną górę, dwie walki i zobaczymy, co dalej. Ja nie mówię, wiesz, nie mówię, że nie z jakimiś tam dłuższymi kontraktami, pod warunkiem, że no, jakie walki, gdzie, co, jak, wiadomo też za ile i wtedy będziemy rozmawiać. A póki co, no fajnie się dogadaliśmy i zobaczymy, jak to wyjdzie po tej walce, tak? No nie można gdybać za bardzo jeszcze przed walką, jak to ludzie odbiorą. Rozumiem. Cieszysz się, że to będzie właśnie Fen 13 tam nad morzem w Gdyni? Wiesz co, ogólnie się bardzo cieszę, że to w Polsce, a czy to by było w Gdyni, czy to by było gdzieś w Warszawie, to wiesz, to dla mnie to... Cieszę się, że nie we Wrocławiu, bo dla mnie to tam daleko jest strasznie. I mam nadzieję, że sporo kibiców ode mnie pojedzie. O, no to myślę, że Fen będzie zadowolony, bo on bardzo, bardzo właśnie ta organizacja uderza w takich, tych kibiców, którzy jeżdżą za swoimi zawodnikami. Myślę, że to w takim razie i dobrze dla ciebie i dla nich, że się związaliście. No dobra, to w takim razie, skoro już padło z kim, gdzie i kiedy, to powiedz, co uważasz o Piotrku? No widzieliśmy go pierwszy raz od bardzo dawna, ostatnio na naszym terenie, właśnie w Polsce, kiedy zawalczył na Slava Republic. Wiele osób miało mnóstwo zastrzeżeń do tego występu i mówiło o tym, że źle się pokazał z Jasonem Ponetem. Piotrek, czy ty też oglądałeś ten pojedynek? Co możesz o nim powiedzieć, o tym ostatnim występie? No oglądałem oczywiście, co mogę powiedzieć. No, Piotrek aktualnie nie reprezentuje swojej szczytowej formy. Tak? Ja pamiętam, jak stawałem w nocy, żeby oglądać na UFC. I to był zupełnie inny Piotrek i teraz jest, no niestety zostanie ubity przeze mnie, więc może już się szykować na to. Ale ogólnie jako zawodnika go bardzo szanuję, bo tak jak mówię, no ja mu gorąco kibicowałem na UFC i każdą jego walkę oglądałem z zapartym tchem i z flagą Polski na plecach. Nie? Ale on nie prezentuje swojej szczytowej formy twoim zdaniem, a ty jak uważasz, w jaki aktualnie jesteś w momencie swojej kariery? Czy to jest właśnie teraz pik? No bo te dwa ostatnie występy to myślę, że zachwyciły każdego nawet największego malkontenta w Polsce. Ja myślę, że jeszcze najlepsze lata przede mną i póki co to dopiero wspinam się na wyżyny swoich umiejętności. Zobaczymy, zweryfikuje to na pewno ta walka, bo to wiadomo, że Piotrek był w tym UFC i dawał tam naprawdę konkretne walki. Zresztą te bonusy o czymś mówią, które wygrywał. I mam nadzieję, że ta walka zweryfikuje te moje umiejętności i zweryfikuje pozytywnie, tak? Będzie kolejny knockout. Taki pojedynek. Podoba mi się bardzo ta pewność siebie i to twoje podejście. To więcej zawodników w Polsce powinno prezentować. No słuchaj, bez pewności siebie to po co ja mam wchodzić do klatki, nie? Dokładnie. Krzysiek Jotko przez cały czas mówił, że w końcu uda mu się znokautować i jak raz ostatnio... Oglądałeś Krzyśka? No oczywiście, piękna walka, kurde. Krzysiek mój dobry kolega i naprawdę no, piałem z zachwytu, jak widziałem ten knockout. No dobra, to a propos tego, że walka z Hallmanem zweryfikuje twoje umiejętności, to w którym miejscu jesteś, to ona zweryfikuje również trochę aktualne rankingi kategorii piórkowej w Polsce. Jakiś czas temu oglądałem Pelema, jak ja to widzę, z twoją osobą
I tam tak trochę z przekąsem mówiłeś o tym, że jesteś właśnie na drugim miejscu w rankingu pewnego portalu. No nie ukrywajmy, że na pewno chodziło ci o MMA Rocks, bo inne portale albo nie tworzą rankingów, albo no nie są tak cenione, więc powiedz, jak ty widzisz siebie w tym rankingu w takim razie? Ja siebie zawsze na pierwszym miejscu. Ale tak uważasz, tak wiesz, tak stricte nie patrząc na to, że no wiadomo, że możesz uważać siebie na pierwszym miejscu, tylko na tak, załóżmy, jakbyś miał czysto na kartce spojrzeć na klasę rywali, na rankingowo rywali, których pokonałeś, ty ostatnio pokonywałeś Artur Sowiński, rzeczywiście uważasz, że należy ci się to podium, to pierwsze miejsce na podium? Wiesz co, ciężko mi na to spojrzeć obiektywnie, tak? Bo jednak ja jestem w tym rankingu i to ja walczę i ja się czuję jako ten zawodnik. Więc moja opinia będzie zupełnie subiektywna i moja subiektywna opinia. Jestem zawsze na szczycie, na pierwszym. No nie będę mówił, że jestem drugi, że jestem słabszy od kogoś, bo to po prostu jak z takim podejściem wejdę do klatki, to mogę tak naprawdę od razu drugim wejściem wyjść. Taką rzeczą, którą wielokrotnie podkreślałeś w wywiadach, czy w ogóle w rozmowach też za kulisami, jest to, że no, nie ukrywasz, że za wszelką cenę chciałbyś się dostać do UFC. Wiadomo, że Fen właśnie sam siebie reklamuje jaką taką furtkę do UFC, jako organizację, która robi wszystko właśnie, żeby tych swoich zawodników popchnąć dalej. No WSOF nie do końca tak robi. Powiedz, czy ten kontrakt, który podpisałeś, no nie będzie cię blokował trochę, no bo nie ukrywajmy, że jeśli będziesz wygrywał w kolejne walki w World Series of Fighting, no to na pewno prędzej czy później dojdziesz do tego starcia o pas, a kiedy dojdziesz do starcia o pas, to jak sam przed chwilą powiedziałeś, zablokujesz się na kolejne pojedynki, czy w takim razie nie wolałeś może odpuścić sobie tej amerykańskiej organizacji? Nie, powiem ci, że wiesz, no podpisaliśmy kontrakt z furtką na UFC, więc it's okay, nie, no. To doskonale, to wiesz, tak naprawdę to z tego wynika, że absolutnie wszędzie, gdzie chciałeś, ugrałeś dokładnie to, co chciałeś. Muszę przyznać, że albo masz świetnego menadżera, albo ty potrafisz się genialnie komunikować ze swoimi pracodawcami. Powiem ci, że no, to raczej wszystko przez menadżera, ale no, tak jak mówisz, że ja cały czas dążę do tej najlepszej organizacji na świecie i jakoś tam nie uznaję w tym kompromisu, że zostańmy tu, zostańmy tam. Jak jest furtka na UFC, to wtedy się zgadzam i tak fajnie w USA się zna, to też kiwnęło głową, więc jesteśmy dogadani. W takim razie walka na początku sierpnia, mamy nieco ponad miesiąc. Prawie 2 miesiące do tego starcia. Jak będą wyglądały twoje przygotowania? Jak będą wyglądały te dni? No wiesz, to tak jak dotychczas, myślę, że dobrych rzeczy nie ma co pieprzyć, nie ma co zmieniać, więc ja tutaj cały czas w Białej Podlaskiej przygotowuję się na pełnych obrotach. No niestety nie tyle dni, ile bym chciał, ale u siebie, wiesz, jak jeżdżę do siebie prowadzić treningi, to po prostu robię jakieś kondycyjne treningi, jakieś tam właśnie też z chłopakami ode mnie trochę techniki, trochę takich rzeczy. I też właśnie jakieś wyjazdy do WSF, co ja mówię, do WCA. Myślę, żeby się wybrać może z chłopakami na obóz do Zakopanego z WCA. No zobaczymy. Taką jedną rzeczą, która mi się kilka razy przewinęła, kiedy obserwowałem twój Facebook, było to, że podjąłeś współpracę z trenerem mobilności. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Bo to jest takie coś, co chyba nie jest często spotkane, żeby mieć trenera wyłącznie właśnie od tego aspektu gry. Tak, biorę się za przygotowanie jak Conor McGregor, gaszenie świeczki. Wie, ale oby było lepiej, nie? Bo on gasił świeczki, a potem jemu zgaszono światło. Ale powiem ci, że nie no, aktualnie współpracuję z Piotrkiem Villawerem, świetny chłopak z Lublina, polecam wszystkim. Co do mobilności, wiesz, ja mam taki, znaczy problem, czy to nie problem, no po prostu tak się urodziłem, chodzę na palcach całe życie i po prostu całe tylnie pasmo mam spięte straszliwie, nie? Więc Piotrek mi w tym pomaga, żeby to trochę rozluźniać na treningach, żeby kontuzje nie występowały, bo wiesz, nogi jednak są zajechane. I fajnie nam się współpracuje, dużo takich ciekawych ćwiczeń, dużo ciekawych rzeczy się dowiaduje ciągle od Piotrka. No i wczoraj na przykład mieliśmy fajną sesję, fajne rolowanie. Ty, ale to właśnie mi podsunąłeś jedną rzecz, bo ja też bardzo często, znaczy ja bardzo dużo chodzę na właśnie na palcach. Mhm. I mi często spina łydki z tyłu i teraz tak sobie pomyślałem, że to może od tego jest właśnie. No wiesz, no skrócony Achilles, napięte cały czas, dwugłowy, właśnie dwugłowy łydki i uda.
No to dobrze wiedzieć. Mówisz, zaraz tam do Lublina podskoczę na kilka treningów. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym cię zapytać, to znowu wrócę do rankingu. No w polskiej kategorii piórkowej oprócz ciebie na podium jest jeszcze Filip Wolański, zaraz za podium jest Marcin Wrzosek, oni wiadomo, że w trójkę wypadają ze względu na to, że są w KSW, ale jest tam też Krzysiek Klaczek, czy to jest też zawodnik, którego ewentualnie masz gdzieś tam na radarze i z nim też chciałbyś się zmierzyć tu, czy raczej celujesz w tych zagranicznych rywali? Wiesz co, no szczerze ci powiem, że ja jednak staram się przy każdej walce stawiać na rozwój, tak, więc z całym szacunkiem dla Krzyśka, bo też jest dobrym zawodnikiem. Ostatnio swoją walkę przegrał, więc mi walka z takim zawodnikiem niewiele zaraz wnosi na naszym podwórku, tak. Więc ja wolę się bić z takimi zawodnikami, którzy po wygranej dadzą mi naprawdę takiego potężnego kopa i marketingowo, i wiesz, i tak sportowo, nie? No, okej, rozumiem. No, patrząc na ranki, rzeczywiście Krzysiek jest za tobą, więc byłby to może nie krok w tył, ale pewnie w miejscu. Abstrahuję teraz oczywiście od poziomu sportowego waszego. Dobra. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Myślę, że każdy, kto jej wysłuchał, powinien być bardzo zadowolony, bo dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy. Bardzo fajnie, że właśnie padły te wszystkie informacje. Dziękuję ci bardzo za nie. Można powiedzieć, że tak trochę na wyłączność się dostałem wcześniej, ale no poczekamy oczywiście, poczekam z publikacją tego na moment, kiedy Fight Exclusive Night oficjalnie ogłosi wasz pojedynek. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz, że byłeś ze mną. Przy mikrofonie po drugiej stronie był Kamil Bomba Łebkowski. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia albo zobaczenia już tuż przed fenem. Dobra, hej, trzymaj się. To był Kamil Łebkowski, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa i że była równie ciekawa jak zbliżające się starcie. Jest to pojedynek, na który każdy prawdziwy fan polskiego MMA musi czekać zapartym tchem. Dwa nazwiska z czołówki, dwaj zawodnicy, którzy uwielbiają wymieniać ciosy, uwielbiają dawać bardzo widowiskowe walki, więc myślę, że co jak co, ale ten pojedynek nie jest w stanie zawieść żadnego kibica. Ja wam dziękuję już za dzisiaj. Przy mikrofonie był Dominik Durniat, patronem audycji jest firma Manto, www.mantoshop.pl, a ja zapraszam już was do kolejnych odcinków, które prawdopodobnie już od tego tygodnia będą pojawiać się znów regularnie po tej krótkiej przerwie, która nastąpiła w wyniku czerwcowych zawirowań z sesją i tym podobnymi sprawami. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję i cześć, do usłyszenia.